Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację kilku, a dokładnie to pięciu aplikacji mobilnych dedykowanych osobom niewidomym, które wykorzystują system LiDAR. Po ostatnim nagraniu, gdzie demonstrowałem pandemiczne możliwości LiDARa, kilkoro z Was poprosiło mnie o demonstrację, więc oto jestem z kilkoma aplikacjami. Wszystkie aplikacje to mój wybór subiektywny. Każda z nich jednak ma jakieś swoje plusy, ale to też są takie plusy, które ja uznałem subiektywnie za plusy, więc oczywiście ocena należy tylko i wyłącznie do Was. Dobór był mój. Gdybyście jakieś inne aplikacje polecali, no to też oczywiście śmiało piszcie w komentarzach. A o jakich aplikacjach mówimy? Ja tu mam specjalny folder LiDAR, gdzie mam te pięć aplikacji. Subiektywnie też poukładałem je według mnie od najgorszej do najlepszej. Trudno powiedzieć, chyba nie. Ale zacznę od tej, którą faktycznie uważam za najgorszą. Chirp RR, czyli Chirp przez CHAR. Nie martwcie się, wszystkie nazwy są w opisie, łącznie z linkami. Możecie też wszystkie nazwy z linkami do App Store znaleźć w mojej szufladzie, mojaszuflada.pl, więc spokojnie tam możecie klikać, pobierać, instalować, testować i dzielić się Waszymi wrażeniami. Ja odpalam aplikację Chirp RR i jest to pierwsza aplikacja, którą uważam za najsłabszą. Oczywiście każda z aplikacji musi obejrzeć świat, więc pokazujemy tym aplikacjom to, co nas otacza z różnej perspektywy. Patrzymy z jednej i z drugiej strony, pokazujemy, ja im w tym momencie pokazuję tej aplikacji, co się znajduje przede mną, kieruję obiektyw na okno, w tym momencie przy już sztucznym świetle. Stukam. Okno jest mniej więcej 2 metry ode mnie, a słyszycie 1 cal. 2 cale, no sorry. Niestety ta aplikacja, tak jak wspomniałem, działa słabo. Ale dlaczego o niej mówię? Bo teoretycznie ma plus. Ma plus, który... Gdzie to jest? Kolor. Umożliwia nam sprawdzenie koloru obiektu, który wykryjemy gdzieś w odległości, na przykład teraz jakaś ściana przede mną. Dark pink. Dark pink. No absolutnie nie, ściana jest albo tam zielona, więc po prostu wiecie. No. Ale żeby nie było, jest taka aplikacja, możecie ją potestować, możecie mi napisać na przykład, że robię coś źle i wtedy na przykład napiszcie, że słuchaj, to trzeba robić tak i tak i wtedy może mnie przekonacie, ale generalnie uważam tą aplikację za bubel, choć stworzył ją Amerykański Związek Niewidomych. Tą aplikację na przykład blokuje gesty, niektóre gesty, więc ja teraz muszę, żeby przełączyć się na inny ekran, nie mogę wykonać gestu 4 palcami, muszę po prostu dać home'a, czyli przeciągnąć palcem od dołu ekranu do góry. Ale nic. What's over there? Aplikacja bardzo fajna. Bardzo fajna, tą Wam gorąco polecam. Prosta, jak ją odpalicie, udzielicie dostępu do kamery. Macie tylko 2 przyciski, Japanese i English, czyli wybieramy język, domyślnie jest język angielski. Nic więcej tutaj dla voiceovera nie ma, więc musimy wyłączyć voiceovera. Raz, dwa, trzy, wyłączamy voiceovera. I co w tym momencie? W tym momencie, jak z tymi wszystkimi innymi aplikacjami, tej też pokazuje świat, kieruję ją w bok, w stronę okna i dotykam ekranu mniej więcej na środku. There is a window 2.0 meters away. I słyszymy, że tam jest okno 2 metry 20 ode mnie. Odwracam się w drugą stronę, w stronę drzwi na przykład i dotykam ekranu. There is a door 3.2 meters away. 3,5 metra są drzwi ode mnie, owszem, na ścianie, która jest 3,5 metra, ale dotykam trochę z boku ekranu. There is a door 1.4 meters away. Drzwi są inne, metr, niecały półtora ode mnie, bo w tym momencie mam efekt perspektywy. Patrzycie przez drzwi. Mam jedne drzwi z pokoju i za nimi są drzwi z mieszkania, w przedpokoju. Więc mamy efekt perspektywy. A gdy nacisnę z lewej strony... There is a door 3.2 meters away. There is a wall 3.3 meters away. 3,5 metra jest ściana, czyli ta ściana, na której znajdują się drzwi.
To jest właśnie plus tej aplikacji, że możemy dotykać różnych miejsc na ekranie, w ten sposób poznając lokalizację obiektów, co do których odnosi się There is a komentarz. floor 3.2 meters To away. jest podłoga daleko, a podłogę There is a blisko. something 1.1 meters away. Here is something. On coś widzi na podłodze, ale nie wie, co to There jest. is a something Ja wam 2.1 nie meters powiem. away. To coś dało tam There is a door 1.9 meters away. odgłos pewien, ale nie będę zdradzał. Mam jeszcze stół przed sobą. There is a something 0.1 meters away. 10 centymetrów od obiektywu coś jest, ale on nie wie, There is co. A table 0.2 meters away. Stół 20 There is a something 0.2 meters away. Coś tam jest, There ale is a on table 0.2 nie wie, meters co. away. Jeszcze tutaj może łatwiejszy. There is a Łatwiejsza something rzecz? 0.2 Też nie meters wiem. away. There is a Dobra. something 0.3 Więc meters ta away. aplikacja What's Over There jest doskonała do lokalizowania obiektów takich, które chcecie sami zlokalizować, gdzie one są, w jakiej odległości i w jakim kierunku. Bo tu, dzięki temu, że nie ma automatycznego anonsowania, raz, dwa, trzy, Wy sami jesteście w stanie określić lokalizację, właściwie kierunek, gdzie dany obiekt się znajduje. Dobra. Wyskakujemy sobie do naszego katalogu z aplikacjami lidarowymi. Aplikacja Super Lidar. Super Lidar. To znacie, bo to jest ta aplikacja, która wykrywa maski na twarzach osób. Ona automatycznie anonsuje. Popatrzmy. Tablet 1 fet. Stół 1 stopa. Windy fat 6 fet. Okno 6 stóp. Seat at 3 fet. Siedzenie Seat jakieś. At 4 fet. 3-4 stopy. Door at 11 fet. Drzwi te dalsze 11 stóp. To a coś... person. A person. Pokazuję. A person. Tylko ta a person to jest pies. Tablet 0 fet. 0 stóp stół, a na stole coś pozna? Z wystawionych elementów? Wystawkę dla was zrobiłem. No i nie radzi sobie. Czyli tylko takie obiekty, wiecie, charakterystyczne. Jeszcze tu go spróbujemy w błąd wprowadzić, co my tu mamy. Rozpozna. No ja też przy sztucznym świetle, nie wiem, czy wspominałem, rozpoznaję, więc no nie daje rady rozpoznać, więc nie będziemy go męczyć. Super Lidar ma jeszcze fajną funkcję, że anonsuje wam wibracją obiekty, przeszkody przed wami, więc możecie wykorzystywać Super Lidar też jako taką wirtualną białą laskę, jak te wszystkie wykrywacze przeszkód na ultradźwięki, na lasery i tak dalej, no to tu macie to samo za pomocą lidara. Kolejna aplikacja to Seeing AI, aplikację, którą doskonale znacie, używacie na przykład do rozpoznawania tekstu, a tutaj mamy nową pozycję. Szybkie podsumowanie przez ustaw sygnalizator, kanał, regulacja. Świat. Jeśli nie macie w waszym urządzeniu lidara, no to niestety w ogóle w tej aplikacji Seeing AI ta pozycja wam się nie pojawi, taki kanał. Ja w tym momencie znowu się rozglądam. Okno mi mówi, patrzcie. Okno. Coś tu więcej? Stół? Stół mamy, okej. Okay. Puchar, dobra. Czy coś jeszcze? O, słychać psa sąsiadów, ale jego nie będzie widać pewnie. Za drzwi. A drzwi? No stary, drzwi mi nie rozpozna? Rozpoznał drzwi. Coś więcej? Dobra. Więcej nie rozpoznaję. Tyle mi zaanonsował z samego rozglądania się. Co więcej możemy tutaj zrobić w tej aplikacji? Mamy tutaj parę opcji, ale po kolei. Podsumowanie przestrzenne. Gdybyście mieli w tym momencie AirPodsy w uszach i stuknęli w ten element, usłyszelibyście coś takiego mniej więcej. Podsumowanie przestrzenne. Ja nie wiem, czy to w nagraniu też słychać, czy to się jak gdyby weszło też w nagraniu, że jesteście w stanie to usłyszeć, ale tu działa spatial audio. To podsumowanie, trafia do was informacja. Każdy z wymienionych elementów, odgłos idzie z tego kierunku,
w którym dany element się znajduje. W ten sposób możecie rozejrzeć się w cudzysłowie po przestrzeni, którą przed chwilą zeskanowaliście lidarem. Czyli wcześniej dotykaliśmy ekranu w drugiej aplikacji. Tutaj Sync AI umożliwia nam słuchowe rozeznanie się w otoczeniu. Co tutaj mamy więcej? Szybka pomoc. Czujnik zbliżeniowy. Przycisk. Mamy czujnik zbliżeniowy, czyli de facto to samo, co mówiłem a propos tej wirtualnej białej laski w Superliderze. Szybka pomoc. Podsumowanie. Podsumowanie przestrzenne. Podsumowanie przestrzenne. Szybka pomoc. Tutaj... Podsumowanie przestrzenne. No czemu tu mi nie idzie dalej kanał, ten fokus? Kanał, ustaw sygnał. Podsumowanie. Szybka pomoc. Czujnik zbliżeniowy. Menu. Przycisk. Czujnik zbliżeniowy. Czujnik zbliżeniowy. Menu. Czekajcie, jeszcze tak. Świat. Zobaczmy kanał, sobie. Ustaw sygnał. Podsumowanie przestrzenne. Szybka pomoc. Czujnik zbliżeniowy. Przycisk. Tu mam wrażenie, że mi ucieka fokus. Nie. Ustaw sygnał, podsumowanie przestrzeni. Ustaw sygnalizator. Przycisk. Podsumowanie przestrzeni. Czujnik zbliżeniowy. Czujnik zbliżeniowy. Wyłączam, bo to jest ta wirtualna biała laska, a my potrzebujemy ten. Ustaw sygnalizator. Co to nam daje? Ja to aktywuję. W tym momencie wyświetla nam się lista wykrytych elementów. Okno 2 metry do prawej. Słyszymy lokalizację teraz względem nas, gdzie ono się znajduje, bo ja jestem odwrócony bokiem do tego okna. Stół, 0 metrów do prawej. 0 metrów. Okno, 2 metry, wstecz do puchar, 0 metrów. Puchar, 3 metry, po lewej. Puchar, wiecie, ta aplikacja, wszystko co szklane mniej więcej przypomina naczynie, to rozpoznaje, czy anonsuje jako puchar, więc dość słabo puchar, to działa. Okno, 2 metry, ale to okno, powiedzmy. Ja teraz mogę próbować odnaleźć to okno. I w tym celu mogę korzystać z podpowiedzi audio. To doskonale działa na słuchawkach, szczególnie tak jak wspomniałem, AirPodsach, bo tutaj jest duży nacisk na spatial audio. Ja pukam i wy możecie usłyszeć dźwięki. Menu, przycisk. Tylko z tego, co kojarzę, to w nagraniu... teraz mnie dopiero zaczął anonsować okno, bo nakierowałem obiektyw na okno. Odsunąłem od okna obiektyw, w sensie na bok odwróciłem. Nie mam w uszach, nie słyszę w tym momencie żadnego odgłosu. Kieruję pomalutku obiektyw w stronę okna. O, teraz dopiero słychać. Czyli jak gdyby poprzez audio mam wskazówkę, gdzie znajduje się dany obiekt. Dobra, generalnie tyle, jeśli chodzi o tą aplikację. Obiecywałem sobie o wiele więcej. Niestety ta aplikacja też jest dość narowista. To jest też jakaś tam wersja beta tego rozwiązania, więc ono działa naprawdę różnie. No ale oczywiście, jak zwykle zachęcam Was do testów. No i oczywiście last but not least, aplikacja, która jest według mnie najlepsza, jeśli chodzi o wykorzystanie lidara przez osoby niewidome. My Finder, czyli mój lokalizator, mój odnajdywacz, jak zwał, tak zwał. Uruchamiamy tą aplikację. I tak jak tam był plus aplikacji... tamtej, że jest w języku polskim, tu minusem tej aplikacji jest to, że jest ona w języku angielskim. W tym momencie, jak słyszycie odgłos, to jest odgłos, który potrwa z 30 sekund do minuty. Aplikacja w tym czasie sobie skanuje otoczenie, skanuje sobie przestrzeń, sobie, to znaczy, że ja majtam też telefonem, pokazując jej otoczenie. Ona sobie wykonuje skan 3D. Tutaj muszę pilnować, żeby też kable gdzieś mi tam nie trafiały w obiektyw. Pokazuje, co się znajduje na ścianie, co się znajduje na półkach, żeby on sobie wszystko tutaj poskanował. Na razie nic nie macie anonsowane, bo jak gdyby chcę aplikację nauczyć tego, co jest dookoła mnie. I teraz Wam pokażę, co się znajduje na ekranie. Mamy taką funkcję. Stuknij dwukrotnie, aby zanalizować obraz. Tą aplikację znacie, tą funkcję znacie doskonale z chociażby aplikacji Sync AI, czyli taka analiza sceny. I tutaj wykorzystywany jest lidar, także te informacje ze sceny są o wiele lepsze. Obiekty rozpoznane są bardziej precyzyjnie, znaczy rozpoznawane są bardziej precyzyjnie. No ale to wszystko działa jak gdyby na zasadzie jednej stop klatki.
Search button. Do tej funkcji odnajdywania search zaraz wrócimy. Tutaj możemy skorzystać z pomocy wolontariusza. To jest właśnie dodatkowy plus, płatny plus, bo tu jest model subskrypcyjny. Aplikacja jest całkowicie darmowa, ale jeśli chcielibyście skorzystać z dwóch dodatkowych rzeczy, to znaczy z możliwości rozpoznawania obiektów z wykorzystaniem Siri. Na zasadzie mówicie Siri, żeby znalazła wam na przykład pilota do telewizora, czy w ogóle pilota, tak? Prosicie znajdź Siri, znajdź pilota. To za taką funkcjonalność musicie ekstra zapłacić, podobnie abyście chcieli skorzystać z pomocy wolontariusza. No ale to wiadomo, do tego mamy Be My Eyes, więc tutaj się nie ma co ekscytować. I mamy tak zwany Smart Digital Cane, czyli wirtualną, inteligentną, wirtualną białą laskę. I to jest super sprawa. Za chwilkę. Poniżej tego mamy jeszcze elementy, które w trakcie tego skanowania zostały wykryte. I tu sobie przeglądam. Plate, czyli talerz. To przede mną na stole leżało. I co, tyle? Niech nie uwiązł mój fokus. Ten system iOS jest po prostu boski. Double tap to analyze view. Search button. Call it menu button. Smart di- plate. Button. Button. Dobra. Musicie mi wierzyć na słowo, że tych elementów, obiektów było więcej, ale żebyście nie musieli wierzyć na słowo, to kliknę jednak w ten, gdzie jest ta wirtualna. Smart digital cane. Inteligentna laska. I słyszymy. Couch, czyli sofa. Pillow, czyli poduszka. Co tam jeszcze mamy? Czekajcie, bo jakoś tak trzymam dziwnie ten telefon. Dobra, coach było. Person to jest głowa manekina ze słuchawkami. Storage box. Skrytka. Storage box. Biurko. To mam przed sobą, to okulary, to czego inne aplikacje nie były w stanie, blat, czy biurko znowu, czego nie były w stanie wykryć. Tak naprawdę ta aplikacja działa o wiele lepiej, jak też troszkę się ruszamy, w sensie jak ja bym wstał i się poruszał, a nie tylko siedział pilnując, żeby mi tu, o właśnie szeleszczące kable, nie trafiły dock. Czyli ta person, o której wcześniej mówił jakiś tam program, teraz bez problemu My Finder rozpoznał jako dock, jako zakusia leżącego obok. Patrzymy dalej. Coś tu jeszcze mamy. Jakieś inne charakter. Półka. Gitara. Poduszka, gitara, dobra. Nie będziemy już ten. Patrzeć jeszcze tu, co mamy. Okej. Okay. Słuchajcie, mam światło sztuczne. O, okulary znowu. Więc jak gdyby jakość rozpoznawania też jest jak gdyby determinowana przez to światło. W dziennym, jasnym świetle ta aplikacja działa obłędnie. I tak widzicie sami różnice między tym rozwiązaniem a wcześniejszymi. Co ona jest w stanie wykrywać? Wcześniej nie słyszeliście, że gdzieś tam jest gitara, że poduszki są, że miejsce do siedzenia to sofa, że okulary na stole, czy talerz, że leży, czy że pies. To wszystko MyFinder bez problemu wyłapuje. Co więcej, możemy tutaj skorzystać z opcji, zobacz tylko teraz, o na przykład, dobra, dajmy ten search, czyli wyszukaj, pukam sobie w tą opcję i mam tutaj opcję odnalezionych obiektów. Mogę albo szukać z tych, które już zostały wykryte, albo mogę z palca wpisać chociażby ten pilot remote, jakby wspomniany, bez pomocy Siri mogę sobie wpisać z palca. I wtedy za pomocą tej aplikacji, zamiast obmacywać jakieś powierzchnie w pokoju, mogę po prostu rozejrzeć się kręcąc tylko urządzeniem, czy coś jest gdzieś pilot na stole, czy go nie ma, w poszukiwaniu,
Jak to jeszcze działa tutaj? Poczekajcie. Mam gdzieś listę, czy tylko pole tekstowe? Nie, dobra. Czyli tu mam pole tekstowe. Nie chcę teraz, bo to wiecie, za dużo czasu by mi zajęło, nie chcę pisać. A fokus mi ucieka, nie mam listy. Czekajcie. Dajmy coś. Pies. Dobra, dog. Ale nie mam czynności. Nie jestem w stanie teraz tego wywołać. Jak puknę w to, dobra. O, mam teraz tak, get navigation to dog, czyli mogę zacząć nawigowanie do psa lub innego obiektu. Aktywuj, domyśl, get navigation to dog, aktywuj. I mogę tylko aktywować. Jak dam aktywuj, nawigacja rozpoczęta. No i mam informację, że go znalazłem, bo jest mniej więcej w odległości metra. Ale gdybym wpisał tutaj na przykład, nie wiem, telewizor, czy ten pilot, czy cokolwiek innego, na tej zasadzie spokojnie mogę rozglądać się po pomieszczeniu. No to są niestety ograniczenia mojego nagrywania, że żeby się w kable nie zaplątać, to nagrywam to na siedząco. Ale jeśli macie możliwość sprawdzenia, jak działa ta aplikacja, to według mnie właśnie MyFinder jest najlepszą aplikacją lidarową dla osób z dysfunkcją wzroku. Działa fenomenalnie. W tej podstawowym działaniu jest zupełnie bezpłatna. Tylko gdybyście chcieli właśnie korzystać z Siri lub korzystać z wolontariusza. Minusem jest kwestia uruchamiania tej aplikacji, bo poza tym, że musicie zgodzić się na samo korzystanie z kamery, to są tam, przepraszam, dwa elementy. Po pierwszym uruchomieniu wybieracie, czy chcecie być wolontariuszem, czy chcecie być osobą, która potrzebuje pomocy. Niestety nie pamiętam w tym momencie, jak to określenie brzmi dokładnie, ale chodzi generalnie o coś na zasadzie, że jestem osobą potrzebującą wizualnej asysty. Wybieracie tą opcję, w następnym kroku zakładacie konto. Może to być konto Apple'owskie. Macie taką funkcję, zarejestruj się przez Apple i wtedy dopiero możecie bezpłatnie korzystać z tej aplikacji. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no bo wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach z mojej szuflady. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych nagrań, vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.